Od sierpnia zeszłego roku pojawiła się jedna nowa ciężarówka i kilka nowych elementów do obecnych ciężarówek. Jednak to, co już było, jest już za nami i teraz czekamy na to, co nadejdzie w tym roku, no i oczywiście w przyszłości. Ze świątecznego streama z Software wiemy, że w produkcji oficjalnie są dwie ciężarówki i one na bank zawitają do gier, do tego dojdzie jeszcze pewien licencjonowany dodatek. Jednak oczywiście oprócz tego, na liście wyczekiwanych ciężarówek jest jeszcze sporo pozycji, o których warto tutaj powiedzieć. Co z nimi się dzieje, co o nich wiemy, czego możemy się spodziewać, o tym powiem w tym filmie. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Co z tymi ciężarówkami? I od sierpnia zeszłego roku, kiedy wyszedł poprzedni odcinek, trochę tutaj pojawiło się nowości, m.in. jedna nowa ciężarówka do ATS-a, International LT, a oprócz tego kilka elementów do obecnych ciężarówek. Mowa tutaj o wersji kabiny XF dla DAFA nowej generacji, wersji Efficient Lane 3 dla Mana TGX Euro 6, no i o kilku elementach z wersji 2022 dla Freightlinera Cascadi. Na zakończenie zeszłego roku dowiedzieliśmy się również o tym, że dla ETS-a, jak i ATS-a jest planowana przynajmniej jedna ciężarówka, są one w produkcji. W przypadku ATS-a prawdopodobnie za niedługo, możliwe, że nawet w nadchodzącej aktualizacji 1.44 czeka nas premiera ciężarówki International 9900i i będzie to na pewno bardzo ciekawa premiera, zwłaszcza, że mowa tutaj o dosyć starszej ciężarówce, starszym modelu, która może otworzyć pewną ciekawą opcję dla obu gier związaną ze starszymi ciężarówkami. W przypadku ETS-a w produkcji jest Man TGX nowej generacji, a wiemy to stąd, że na tamtym streamie dostaliśmy takie oto screeny z prac nad wnętrzem tej ciężarówki. Jak widać, jest jeszcze sporo tutaj rzeczy do zrobienia, ale możliwe, że ta ciężarówka również wyjdzie w tym roku, możliwe, że w drugiej połowie, może nawet pod koniec, ale raczej w tym roku pewnie wyjdzie. Oprócz tego czeka nas jeszcze premiera dodatku i właściwie tego prezentu od Renault i chodzi tutaj oczywiście o Renault Tuning Pack. Tutaj kilka screenów też pokazano na świątecznym streamie. I to są te trzy nowości, o których właśnie mówiono na tym streamie, które oficjalnie w sumie ogłoszono, choć co prawda nie powiedziano wprost, że to będzie konkretny model ciężarówki i kiedy to się pojawi, to jednak można się domyślić, że oczywiście to za niedługo się pojawi, możliwe, że wszystkie te rzeczy pojawią się w tym roku. Na pewno można być pewnym co do Tuning Packa i Internationala, jednak sam uważam, że MAN na pewno wyjdzie, jeśli nie będzie żadnych problemów związanych w ogóle wokół studia. Jednak oczywiście wydaje się to tak trochę niezbyt dużo, prawda? Po jednej ciężarówce, zwłaszcza, że były okresy, gdzie tych ciężarówek, czy w ogóle jakichś nowości związanych z ciężarówkami było znacznie więcej, więc przejdę po prostu po liście wyczekiwanych ciężarówek i powiem tutaj co nieco, co wiemy na nich temat i czy jest szansa, że pojawią się w tym roku lub w ogóle, czy jest jeszcze na co liczyć. Na początku zacznę od ETS-a i na początku Volvo FH nowej generacji, wersja 2021. I wprost o samej ciężarówce nic nowego nie wiemy od ostatniego filmu, jednak właśnie od sierpnia zeszłego roku do ETS-a, jak i ATS-a pojawił się pewien dodatek z marką Volvo, który do dzisiaj mnie zastanawia. No i również pojawiają się tutaj pewne teorie, które w sumie nie są takie złe i no i może dawałyby pewne światełko we współpracy między Volvo a ASC Software. Chodzi tutaj o te dwa dodatki Volvo Construction Equipment, wersja dla ETS-a i ATS-a, gdzie są pewne podejrzenia, że może być to dodatek, który ma lub miał nawet pomóc w negocjacji między ASC Software a Volvo w sprawie oczywiście nowych ciężarówek. W przypadku ETS-a mowa tu oczywiście o Volvo FH, nowej generacji, a w przypadku ATS-a o Volvo FNL, do którego przejdę później, przejdziemy do ATS-a. W sumie miałoby to pewien sens, bo szczerze powiedziawszy, nie widzę jakiegoś sensu w chwili obecnej, dlaczego ASC Software chciałoby, żeby taki dodatek pojawił się w grze. Dla Volvo może być to o tyle dobre, że zawsze jest z tego jakiś pieniądz sprzedanych dodatków, bo swoją garzę na pewno jakąś tam mają. Plus oczywiście pewnego rodzaju reklama, a no nie oszukujmy się, od ostatniego czasu na pewno obie produkcje znacząco wzrosły w tego typu aspektach. Więc tutaj zawsze jakaś reklama, na pewno opłaca się Volvo. No i ta teoria też w sumie byłaby dla nas pozytywna, bo by oznaczała, że za niedługo, może za jakiś czas, te dwie ciężarówki i dla ETS-a i ATS-a pojawią się oficjalnie w grze. No miejmy taką nadzieję, bo oprócz tego nic sensownego, nic nowego nie pojawiło się na ich temat. No ale jak widać, ASC Software z Volvo jednak potrafi się dogadać, także może coś jednak z tego wyjdzie. Idąc dalej, kolejny na liście jest Mercedes MP5, o którym
też nie ma nic takiego większego nowego, jednak w porównaniu do tego, co pojawi się za chwilę, obstawiałbym, że ta ciężarówka miałaby znacznie większe szanse i może jednak coś tam jest na rzeczy. Możliwe, że od ostatniego odcinka nadal są prowadzone negocjacje, lub w ogóle jakiś dialog, plus pewnie prace nadal trwają. Pewnie trochę czasu jeszcze minie, ale ta ciężarówka ma pewne większe szanse. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Chociaż nie ma żadnych większych, nowszych informacji. Także na razie kwestia MP5 pozostaje jeszcze w fazie produkcji. Idąc dalej, zmienię tutaj trochę kolejność i na początku temat Kamaza. Ponieważ jak wiemy, zbliżamy się do premiery dodatku Serce Rosji, Heart of Russia, a jak się okazuje, prawdopodobnie wraz z premierą tego dodatku jednak żadnej ciężarówki od Kamaza raczej nie będzie. Mówiłem o tym w poprzednim filmie, że ST Software obiecywało, zapowiadało, że jak będą wracali na tereny Rosji, będą ją rozbudowywali. Temat był z 2018 roku przy premierze dodatku Beyond the Baltic Sea. Wtedy też o tym mówili, że będą chcieli, żeby jakaś tam rosyjska marka, w tym przypadku pewnie chodziło o Kamaza, chcieliby, żeby oczywiście taki pojazd się pojawił, żeby taka marka też pojawiła się w ETS-ie. Najwidoczniej takiej ciężarówki nie będzie, z tego faktu przede wszystkim, że prawdopodobnie coś o niej byśmy już wiedzieli, plus pewnie chciano by, żeby ona pojawiła się również na okładce gry. Jakiś czas temu taka okładka pojawiała się już na oficjalnej stronie tego dodatku na Steamie i niestety nie mamy tam żadnej ciężarówki Kamaza, mamy za to Manatech X Euro 6, ale tej starszej generacji. Więc prawdopodobnie Kamaza raczej teraz nie będzie, może po premierze, ale w takim razie może się też okazać, że pewnie Kamaz pojawi się dopiero na kolejny dodatek związany z Rosją, a prawdopodobnie taki oczywiście się pojawi, przynajmniej jeden. Choć niewykluczone jest, że pewnie pojawi się ich znacznie więcej. To też będzie zależeć oczywiście od wsparcia gry, jednak na Kamaza pewnie jednak sobie poczekamy. Niestety nie powiedzieli, o który kawałek Rosji chodzi, no i prawdopodobnie nie chodzi akurat o ten, który wyjdzie za niedługo. Chociaż myślę, że w przypadku Kamaza byłaby większa szansa niż na przykład z takim Fordem F-Max, na którego raczej nie ma co o chwili obecnej liczyć. Tak jak wspominałem, im dłużej czekamy, tym gorzej. No i myślę, że dzisiaj szanse na to, że się pojawi, są zerowe albo bliskie zeru. Prawdopodobnie faktycznie tam jakiś konflikt na linii SCS i Ford jednak zaistniał. Więcej o tym wspominałem w poprzednim filmie. Powiem tylko tyle, że chodziło o ten taki konflikt, jaki tam był związany z pewnym wyciekiem kiedyś kilka lat temu na jednym ze streamów. No i prawdopodobnie tym skutkiem jest fakt, że Forda do dzisiaj nie ma w grze. A szkoda, bo zapowiadało się to naprawdę fajnie. Jednak na ostatniej liście jest Iveco S-Way, no i ono znajduje się tutaj tylko dlatego, że dużo ludzi na nią wyczekuje, że jest to ciężarówka, która często pojawia się na europejskich drogach, no i powinna być też taką pozycją obowiązkową, jednak nie wiemy kompletnie, co się dzieje. Nie wiadomo nawet, czy ST Software prowadzi jakieś rozmowy, choć można przypuszczać, że pewnie prowadzą, bo zawsze na takie pytania odpowiadają, że zawsze rozmawiają z wieloma markami, prawdopodobnie z Iveco też, ale na sam temat Iveco jest kompletna pustka, kompletnie nic nie wiadomo, co najwyżej jakieś dyskusje, jakieś teorie, ale to tylko graczy, bo ze studia żadnych informacji, od Iveco również. Także nie wiadomo, o co chodzi z tą ciężarówką, czy kiedykolwiek jej się spodziewamy, ale faktem jest, że oczywiście na liście widnieje, no bo kiedyś powinna się pojawić jednak w grze. Z listy ETS-a to tyle, teraz czas na ATS-a i tutaj zawsze od dwóch kuzynów, czy nawet braci ze wspólnej grupy, mowa tutaj o dwóch ciężarówkach, Kenworth T680 nowej generacji i Peterbilt 579 też nowej generacji. Są to najnowsze produkty tych obu marek i możliwe, że za jakiś czas również pojawią się w ATS-ie. Jeśli ktoś kojarzy historię, no to te dwie marki jako pierwsze pojawiły się w ATS-ie. Gdyby nie one, to możliwe, że w ATS-ie nie byłoby w ogóle ciężarówek. Na szczęście ST Software potrafiło się wtedy dogadać z grupą Packard. No i na początku w grze mieliśmy właśnie te dwie marki. Z czasem, jak widać, poszło to już lepiej. Chociaż do Volvo FNL trzeba było trochę poczekać, potem jednak już było lepiej. To jeśli chodzi o te dwie marki, one wspólnie należą do grupy Packard, do której również należy DAF. No i historycznie można zobaczyć, że ST Software i ta grupa mają dobre relacje, dobrze ze sobą współpracują, co również można zobaczyć wraz z premierą DAF-a nowej generacji, gdzie pokazano, że współpraca między studiem a firmą i tą całą grupą jest na naprawdę wysokim poziomie. Również potem premiera tej wersji XF, no i oczywiście ten DAF Drive pokazuje, że tutaj naprawdę relacja jest dobra. Możliwe, że ta z oceanem tak samo.
No i za jakiś czas pewnie te dwie ciężarówki również trafią do gry. Konkretów nie znamy, ale myślę, że tutaj jest lepsza sytuacja niż jak to było z ostatnimi pozycjami z listy ETS-a. Po nich mamy ciężarówkę marki Western Star, model 5700XE, który był planowany do dodania, możliwe, że nawet w tamtym roku. Jednak do dzisiaj tej ciężarówki nie ma, co jest bardzo zastanawiające. Z tego względu, że ta ciężarówka również pojawiła się przy pewnym wycieku, nie tym samym co z Fordem, ale w późniejszym. I na tamtym wycieku były takie trzy pozycje, gdzie była mowa o nowym DAF-ie, o Renault Range Tee Evolution i właśnie ten Western Star. Dwie ciężarówki co prawda się pojawiły, jednak możliwe, że z tym Western Starem no coś może też być na rzeczy. Miejmy nadzieję, że nie, ponieważ premiera tej nowszej wersji, czyli 49X, była naprawdę bardzo dobra i bardzo ciekawa, także mam nadzieję, że tutaj współpraca między firmą a studiem jest nadal dobra i ten pseudowyciek nie zepsuje ich relacji. No i możliwe, że tutaj po prostu coś się przedłużyło, może prace się przedłużyły, może planują coś innego, może też ci, którzy tworzą te ciężarówki, mają aż za dużo roboty, no i po prostu nie wyrobili się. Mam nadzieję, że to będzie taka opcja niż, że po prostu jednak zerwali współpracę, bo to by było tragiczne po takim dobrym początku. Na pewno jest to planowana ciężarówka, ale pewnie będzie trzeba na nią jeszcze trochę poczekać. Przedostatni jest Volvo VNL, ta nowsza wersja, gdzie tutaj tą sytuację można porównać do tego, co z Volvo FH, też nowej generacji przy ETS-ie, gdzie jeśli teoria o tym dodatku Volvo Construction Equipment okaże się prawdą i faktycznie jest to dodatek, który ma na celu po prostu również pomóc, czy też nawet dać licencję dla tych ciężarówek, no to możliwe, że za jakiś czas to Volvo się pojawi, jedno jak i drugie. Może z tym software dogadało się, albo nawet dogaduje się teraz Volvo, no bo można zobaczyć, że jednak potrafią się dogadać. Dlatego ta teoria myślę, że byłaby nawet ciekawa. Dlatego ta teoria jest bardzo ciekawa i korzystna dla nas. Jednak oprócz tego nic nowego na temat tej ciężarówki nie ma. I ostatnia pozycja to Tesla Semi, ciężarówka elektryczna marki Tesla, o której o Tesla software wiemy tyle, że dogadali się kiedyś z Teslą, jednak nie planowali jej dodać od razu, ponieważ uważali, że jest to za wcześnie. Nie wspomniano, czy tutaj chodziło o fakt, że po prostu albo gra nie była jeszcze wystarczająco rozbudowana pod pewnymi względami, albo po prostu chciano poczekać, aż ta ciężarówka nabierze pewnego rozpędu i również po prostu w rzeczywistości będzie coraz to bardziej wykorzystywana, albo może chodziło też o jedno i drugie. W każdym razie od tamtego czasu już trochę minęło i myślę, że ten software powinno już co nieco rozpędzać ten temat. Rozumiem, że tutaj są pewne podzielone opinie, czy komuś się podoba ta ciężarówka, czy nie, czy ktoś nią będzie jeździł, czy nie, to nie ma znaczenia, ponieważ premiera takiej ciężarówki byłaby dobra dla SS Software, no i oczywiście też American Truck Simulator. Byłby to bardzo dobry rozgłos, PR, no i pewnego rodzaju też reklama ATS-a dla takiej ciężarówki. Myślę, że jednak warto by było, żeby się pojawiła. Nikt nie zmusza tutaj nikogo do jeżdżenia, no a zawsze tutaj ta flota ciężarówek się rozrośnie. No i oczywiście pojawi się też kolejna marka, co na pewno też jest pozytywne. Tak jak wspomniałem, jest oczywiście w planach, jednak pytanie, kiedy te plany nastąpią, to tego na razie nie wiemy. I to tyle, jeśli chodzi o te ciężarówki z listy. Jeśli zastanawiacie się, co w takim razie z innymi ciężarówkami, których nie wymieniłem, to odpowiedź jest bardzo prosta. SC Software prawdopodobnie dogaduje się, albo próbowało przynajmniej dogadać się z firmą, która miała udzielić im tej licencji. Możliwe, że się nie udało, lub rozmowy są nadal prowadzone. Bo z tego, co zazwyczaj wynika ze słów SC Software, oni starają się rozmawiać ze wszystkimi. Jednak jak to wychodzi, no to różnie z tym bywa. Jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Oczywiście teraz pozostaje nam dalsza obserwacja, zobaczymy, co będzie się działo. Na pewno możemy być pewni trzech tutaj rzeczy. Premiery International 9900 i możliwe, że nawet w następnej aktualizacji. Manatec X nowej generacji, możliwe, że nawet w tym roku. I Renault Tuning Pack, no oczywiście w ETS-ie dla ciężarówek Renault. Możliwe, że też jeszcze w pierwszej, ewentualnie na początku drugiej połowy tego roku. Jakby ktoś jeszcze się zastanawiał, tak, to jest ten spóźniony prezent, prawdopodobnie tej fabryki Renault nie będzie. No a jeśli chodzi o ten cały odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!